O, Kamil. Tymczasem Kamil od rana ma problemy z aparatem. Bardzo źle słyszy, przez co czuje się zagubiony. To Kajetan ci powiedział, że się umówiłam z tą z litości? Nie. No to kto ci powiedział? Zostaw mnie, okej? No, Kamil! Zostaw mnie. Wiesz co, jesteś beznadziejny. Chciałam się z tą umówić, dać ci drugą szansę, a ty ją po prostu nie wykorzystałeś. Ej, wszystko okej? Ja się w ogóle nie słyszę. Aparat mi wysiadł. Wszystko okej? Aparat mi kompletnie wysiadł. Eliza coś do mnie mówiła, ale nawet nie wiem co. Dlaczego nie powiedziałeś, że nie słyszysz? Bo to żena. Ona myśli, że ją zlałeś. Cholera, muszę lecieć do domu po nowe baterie. Kacper polubił Kamila i chce mu pomóc pogodzić się z Elizą. Postanowił więc porozmawiać z dziewczyną. Eliza, dziewczyno, Kamil się nie oszukał. On po prostu nie słyszał nic. Wysiadł mu aparat, rozumiesz? Nic cię nie słyszał. No ale dlaczego on mi o tym nie powiedział? Bo mu się podobasz? Boże, gdzie on teraz jest? Poszedł do domu po nową baterię. Kamil! Kamil! Eliza zauważa Kamila, który bardzo się spieszy. Chłopak nie słyszy nadjeżdżającego samochodu. Kamil! Ej! Kamil! Młody! Jest po nauczyciela! Ej, wszystko jest okej? Okay? Trąbiłem na ciebie! Jest. Dlaczego nie zszedłeś mi z drogi? No, on pana nie słyszy! Co się stało? No, Kamil, patrz pod auto! Ktoś dzwoni po pogotowie? Nie, ja... Eliza, cię nie słyszę. Kamil? Spokojnie, zaraz będzie pogotowie. Halo? Spokojnie. Poproszę o karetkę. Jaka to jest ulica? Sudecka. Pod szkołę na ulicę Sudecką. Spokojnie, będzie dobrze. Nie ruszaj się, Kamil. Jak Kamil nie będzie dobrze słyszał, to go porządnie okrzanie. On musi przyjąć do wiadomości, że jego aparat mnie w ogóle nie rusza. Nie musi się przede mną wstydzić. Ja go lubię, bo jest fajny. To naprawdę proste.